Cześć, to będzie wyjątkowy odcinek Wchodzę w to. Tym razem zatrudnię się w schronisku dla zwierząt, chociaż tak naprawdę to schronisko chce zatrudnić mnie. Kilka tygodni temu moimi gośćmi w Dzień Dobry TVN byli właściciele egzotycznych zwierząt, małpek, kapucynek. Powtórzę to jeszcze raz, nie mi ich oceniać, nie mam do tego prawa. Natomiast mam pełne prawo zwrócić Państwa uwagę na to, że kilkaset tysięcy takich nieegzotycznych, naszych polskich wspaniałych psów, dzień dobry, cześć, czeka na Państwa adopcję. Tylko w tym schronisku. Zobacz, co mam dla Ciebie, zobacz. Napisali nie do karmy, ale trudno. Zrobimy to na szalonym nielegalu. Pimpuś, chodź. Masz mnie w dupie. Chodź. Proszę Cię bardzo. 160 psów w tym schronisku, takich jak Pimpuś. Czeka na Was. 20 kotów. Nie ma co dłużej gadać. Trzymaj sobie. Ja po prostu chodzę w to. Czeka na mnie prezes Fundacji Viva, Czarek, oto i Czarek! Witaj! Cześć! Cześć! Co będziemy robić? Będziemy pomagać w opiekowaniu się nad około 160 psami, czyli pojenie, karmienie, sprzątanie, socjalizacja, zapewnienie im warunków, zanim znajdą prawdziwe domy. Ile zarobię? Zarobisz około 2,5 tysiąca, zależy jak dużo będziesz pracował, ale to jest mniej więcej przeciętne wynagrodzenie u nas. Dobra, w porządku, od czego zaczynamy? Zaczynamy od sprzątania wybiegów, idziemy do części z psami, tam posprzątamy im budy przed zimą i posprzątamy wybiegi. Dobra, do roboty. Idziemy. Jana, stop! Nie! Czy ja powiedziałem do roboty? Oszaleję! Głowa mi eksploduje! Po prostu zróbmy to! To jest Natalia, mój mentor dzisiejszy. Co robimy? Będziemy sprzątać, dokładnie sprzątać domki. Natalia, musisz wiedzieć tylko jedną rzecz. Ja jestem strasznie, ale to strasznie wrażliwy na zapachy. Czasami mam tak, że pomyślę o czymś śmierdzącym, a już chce mi się żygać. To musisz wyłączyć myślenie. No to przygotuj się, zapnijcie pasy. To będzie naprawdę mocne wyzwanie dla mnie. Jedziemy. Tu jest Grim. Dzień dobry. Cześć Grim. Cześć Grim. Ale to jest, powiem Ci, luksusowy apartament. No oczywiście. To nie jest od taka ciasna Oczywiście, buda. No już Grim ma swoje lata, Super, więc... cześć, witaj, hej. No, no. I sprzątamy całą słomę. Czyli brudno. Cała słoma. Cała słoma, tak. Tak. I wkładamy nową. Jasne. Dobra, jasne. To Ty trzymaj worek, a ja trzymam worek i trzymam dach. To dlaczego zmieniacie te słomy w ogóle? Wiesz co, ona się... Robi się z niej po prostu sieczka i... Nie ma już swoich właściwości. Czekaj, czekaj, do Ciebie będę mieć. Czekaj, czekaj, czekaj. Uwaga, uwaga, uwaga. Taram, proszę. Łakocie i witaminy. Trzymaj, stary, dzisiaj masz all inclusive. Jaka jest historia tego psa? Grim jest tutaj od urodzenia, więc ciężko powiedzieć, jak tutaj trafił. Ile on ma lat? 12. 12 i tutaj się urodził? Prawdopodobnie tak. Czyli to jest weteran? Jest A to jest niesamowite, że są psy, które przez 12 lat, przez całe swoje życie potrafią czekać na swojego pana. No cóż. Na kogoś, kogo pokochają i z kim będą mogli zamieszkać. Szukasz, wow. Czyli tak naprawdę jedyny kontakt tego pieska z człowiekiem to jest wtedy, kiedy przychodzisz posprzątać mu budę. Poza weekendami, w które przyjeżdżają wolontariusze, to tak. Czujesz, że on rzeczywiście ma taki deficyt emocjonalny? To bardzo widać po pieskach, zwłaszcza takich starszych i tracą nadzieję już po prostu. Prawdopodobnie nie ma dla nich nadziei. Ale on to czuje? Myślę, że tak. No piękny, jesteś piękny i teraz masz jeszcze posprzątaną budę, co? Jak ci wujek Filip posprząta, to nie ma we wsi. Teraz będziemy zbierać kupy, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, ale najpierw muszę wiedzieć, czyją kupę będę zbierać. Jest i wegan, jak mój challenge. Cześć, jestem wegan. Zostałem odebrany interwencyjnie, żyłem w złych warunkach i nie doświadczyłem w swoim krótkim życiu niczego dobrego. Urodziłem się około 2017 roku. Po przyjeździe do schroniska w Korabiewicach zrozumiałem, że ludzie nie są źli i nie robią krzywdy. Powiem Ci, że ja spędziłem tutaj, no ile, 15-20 minut, a czuję się jakbym był tutaj przez 5-6 godzin. Ta praca bywa wykańczająca emocjonalnie? Bywa wykańczająca i potrafi wkurzyć. Aż tak? Ludzie potrafią wkurzyć. Co konkretnie? Potrafi wkurzyć. Ludzie. Że? Że źle traktują zwierzęta. Co się dzieje wcześniej tym psom, zanim do Was trafią? Zostają bite, głodzone, topione. Od taki krótki przegląd naszych możliwości. Tak na szybko.
Cześć, wegan. Cześć. Dzień dobry. No, ja widzę, że to nie jest mała wegańska kupa, to jest kawał klocka, drogi kolego. Cześć. Cześć, ale jest przestraszony troszeczkę moją obecnością, co? Wegan jest przestraszony, ale już coraz bardziej ufa ludziom. Dobra, i teraz rozumiem, zasada jest bardzo prosta. Jak widzę kupę, to wrzucam ją tu. Tak. Dobra, proszę bardzo. Raz. Proszę bardzo. Dwa. Mówiłem? Okej. To samo mam, jak zmieniam pieluchę dziecku. Robię to w masce gazowej. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Codziennie tak sprzątacie? Staramy się codziennie. Jasne. Teraz to... Także tak. Aż się popłakałem. Myślę, że muzyka poważna mogłaby mi teraz tylko pomóc. La donna mobile. Podłożysz na montażu potem, nie? Dalej, Pavarottiego. Zrobione! I to powiem ci, że raz mam tak, że zgarniam i jest okej. A za drugim razem spojrzę i już mnie mdli. To zależy od wielu czynników. Na przykład? Na przykład od konsystencji. Aha, to prawda. Jak wiatr powieje? Tak jest. A ludzie tak mają, czy tylko ja tak mam? Wszyscy tak mamy. Okej, dobrze, w porządku. Tylko rozumiem, że jedni bardziej to ukrywają, a drudzy mniej. Ja już jestem przyzwyczajona. A ty tak miałaś? Tak. Filip! Filip! Też tak miałam, słuchaj, do tego trzeba się przyzwyczaić. Dzień dobry, jestem Cześć, Filip. Cześć, jestem Kasia, wolontariuszka w schronisku. Ale, a to jest trudy. Ale faktycznie miałaś te same odruchy, te same reakcje? Trzeba się do tego przyzwyczaić. Czyli to nie jest to, że jestem lamą, leszczem? Nie jesteś leszczem. I cała Polska nie będzie się ze mnie śmiała? Może tak się śmiać. Tak po prostu jest. Tak po prostu jest. Widzicie? Widzicie? Nie jestem lamą, leszczem. Jaka jest historia Rudego? U kogo teraz gościmy? Gościmy u Rudego, psa, który został wywalony jak większość wakacyjnych, niepotrzebnych balastów. Rodzinka jechała na wakacje, prawdopodobnie nie miała co tak. zrobić z pieskiem. Został wywalony na stacji benzynowej. Yes. Trafił do nas, jest już tutaj 2 lata, nie było o niego żadnych zapytań. Mhm. A Rudy no jest przecudownym, jak widzisz, psem, bardzo łagodnym. Mhm. A dodatkowo źle sobie radzi w schronisku, z tego względu, że stres szczekające obok psy wykańczają go na tyle, że zaczyna wygryzać swój ogon. Więc z nerwów? Z nerwów. To, co Rudy właśnie robi, to jest to, o czym mówisz? Tak, to jest ten stres, który go wykańcza. To jest schroniskowa rzeczywistość. Możesz do kurwy. Szczerze powiedziawszy, ja nie mogę na to patrzeć. To jest w ogóle spędzić tutaj dosłownie kilkadziesiąt minut. To jest tak, jakby przeżyć 2 lata naszych codziennych, normalnych doświadczeń, emocji. To jest coś strasznego, ten widok. Jeśli jest ktoś w Polsce, kto chciałby dać ciepło, dom, opiekę Rudemu, to błagam, zgłaszajcie się, piszcie. Coś strasznego. Tu mamy jeszcze jedną dramatyczną historię. No. Proszę, smaczki. Dziękuję bardzo. To jest liseł, który był topiony. Topiony we worku i pijacy rzucali w niego jeszcze butelkami dodatkowo. Przepraszam? Tak. Dobrze słyszysz? Ktoś chciał się go pozbyć, pakując tak. go do worka, i rzucając topiąc. Do wody. I jeszcze dodatkowo i jeszcze próbował obciążając. Dobić. Tak. Dobić rzucanymi butelkami. Tak, na szczęście no liseł ma. To się skończyło. Miał na tyle szczęście, że został, że zauważyły to dzieci, które po prostu zaalarmowały, uratowały go, tak do nas trafił. Jest psem lękliwym przez to, tak? Pracuje z nim jedna wolontariuszka, natomiast robi już postępy, już coraz bardziej ufa ludziom. Jak oceniasz szansę tego konkretnego psa, tak procentowo, na to, że on w swoim życiu trafi do kochającej rodziny? Chcę wierzyć, że
90%. Chcę wierzyć, że znajdzie jeszcze dom przed zimą. Że jeszcze przed tą zimą? Tak. Wszystko w waszych rękach. Idziemy dalej. Co to jest ten rowerek? Co on tu robi? Odczulamy różne psy na sytuacje, które mogą zastać w mieście. Aha. Bo większość z tych psów w ogóle nigdy nie była w mieście. Aha. Część się z nich tutaj urodziła, część została odebrana interwencyjnie, była źle traktowana. Możesz sobie jeździć. Czyli teraz jak ja jeżdżę na rowerze, tak, to w ogóle pies widzi pierwszy raz coś takiego w swoim życiu. Tak, ale zobacz, reaguje dobrze na ciebie. Słuchaj, chyba masz talent. Zarabiasz tutaj coś? Nie, wolontariusze nie zarabiają nic. Czyli to jest tylko i wyłącznie czysta potrzeba serca? To jest potrzeba serca i to jest też pokazanie, my generalnie jako ludzie jesteśmy winni tym psom. One trafiły tutaj przez nas, przez ludzi. Mhm. Więc generalnie jesteśmy im winni uwagę i jesteśmy im winni to, żeby trafiły do kochających domów. Za twoją pracę. O, i hip! Lisi azyl. Co to jest lisi azyl? Lisi azyl to schronienie dla lisów po przejściach. Jakie przejścia miewają lisy? No właśnie, lisy rodzą się na fermach, mieszkają w klatkach takich jak tamta. Mhm. Na takim malutkim obszarze spędzają całe swoje życie od momentu urodzenia po okres, kiedy mają mniej więcej 9 miesięcy i kiedy pierwsze, najpiękniejsze futro w ich życiu się pojawia, zostają rażone prądem i trafiają jako obszycie kapturów albo futro do sklepów. Futro cały czas jest surowcem, a o to w tym wszystkim chodzi. Czekaj, zanim wypuścisz Amelkę, ja tu widzę Filipka. Filipka będziesz później karmił z łyżki. Dobra, będę go karmił z łyżki. Wlezie ci na kolana. Naprawdę? Tak. Wow. A teraz Tośka pobiega. Chodź, Tosia, chodź. No chodź, kochanie, chodź. Chodź. Nie chodź. Wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Chodź. Chodź, Tosiunia, chodź. No nie ja bój widzę, się. Że to są kontaktowe zwierzęta. Zapewne jest pokusa, żeby sobie takie dzikie zwierzątko trzymać w domu. Jest pokusa olbrzymia, dlatego że o lisach ostatnio dużo się mówi. Powstało kilka hodowli tak zwanych domowych, gdzie reklamuje się lisy jako pupili wykarmionych ręcznie butelką, które super odnajdują się w domu. Ja rozumiem, że to jest ten sam przykład, jak trzymamy sobie w domu, nie wiem, dzikiego węża albo właśnie małpę kapucynkę, tak? Że to jest ta chęć posiadania czegoś innego, oryginalnego, czegoś hipsterskiego. Innego, zwierzęcia, którym można zaimponować otoczeniu, znajomym, można okazać się nagle znawcą dzikich zwierząt, kimś, kto sobie z takim dzikim zwierzęciem radzi, no bo z psem to już jest takie pospolite. No tak. Była moda na rottweilery, na bulldogi, teraz jest moda na lisa. Lis Filipek, chcę go poznać. Dobrze. Zobacz, Filip, bierzesz mniej więcej taką ilość i naprowadzasz go, trzymasz sobie w drugim ręku. Tak. Dobra. Aha. I naprowadzasz go tak, żeby musiał na ciebie wejść. Naprawdę? Tak. Tak, tak, on jest przyzwyczajony, spoko. Ha! Pierwszy raz w życiu karmię lisa. W ogóle pierwszy raz w życiu obcuję z lisem na odległość 10 cm. Masz. Ależ on ma pazury. Piękny jesteś. Piękny. Żyj 100 lat. No, ostatnia łycha. Proszę, Filip. Trzymaj. Dziękuję bardzo. Bardzo dzielnie zjadłeś. I teraz ważny komunikat. Niech ja spotkam na mieście jedną tępą dzidę albo inną strzałę z futrem z Filipa, to powiem, co o tym myślę. I to nie będzie nic miłego. Dziękuję bardzo. Filip, twoja praca to też spacery. Po prostu, ot tak. Ot tak. No to już, trzymam go, proszę bardzo. Idziemy, super pies. No tak, bo jak one siedzą super cały pies. Dzień w tych boksach. Siedzą 5 dni. Cholery po prostu. Tak, i może teraz sobie tam on właśnie chciałby pobiegać. Aha. Chodź, Hubciu. Ale nie wypuszczamy go. Nie wypuszczamy, absolutnie, dobra. Tam są konie też czasami. W porządku. Hubert jest do wzięcia? Hubert jest do adopcji. To jest pies dla aktywnych osób, dla konsekwentnych, nastawionych na pracę z nim. Ale na pewno jestem święcie przekonana, że jak znajdzie się taka osoba, pokocha Hubert ją całym sercem, a ona Huberta również. No dobra, to jak jesteś ambitny, konsekwentny, chcesz pracować z psem i masz sobie bardzo dużo miłości, to po prostu weź i adoptuj. Oczywiście wcześniej przejdź weryfikację, bo każdy musi być zweryfikowany, prawda? Każdy będzie zweryfikowany, oczywiście. No, czyli jeśli ktoś nie ma warunków, to po prostu się o tym dowie.
I to też będzie cenna informacja. Oczywiście, że tak. Dokładnie. Ja chciałbym się też dowiedzieć, że subskrybujecie mój kanał, tutaj klikacie dzwoneczek, oglądajcie, wchodzę w to. Dziękuję, to był wspaniały dzień. Dzięki. Dziękuję, sprawdziłem się? Nadaje się? Tak, 8 na 10. No zajebiście. Popraw te kupy. Co popraw? Te kupy jeszcze. Które kupy? No, że ten odruch cały? Dobra, idę się sztachnąć, żeby jeszcze poćwiczyć. Pa! Pa! Chłopcu, chodź! Chodź!